Wyniki zaprezentowane w kwartalniku motoryzacyjnym KPMG pokazują wzrost rynku motoryzacyjnego w Polsce, co oznacza wzrost nowo kupowanych samochodów osobowych. Przypomnę tylko, że w roku 2016 liczba nowo kupionych samochodów wynosiła 416 tysięcy sztuk, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o prawie 20%. Struktura tego wzrostu może budzić zainteresowanie, ponieważ 2/3 kupowanych samochodów jest nabywanych przez firmy, przez nabywców instytucjonalnych. Tylko 1/3 to nabywcy prywatni. Wynika to poniekąd ze struktury wynagradzania bardzo często pracowników w firmach, gdzie zezwala się na używanie do celów prywatnych samochodów służbowych. Nie tylko samochody z silnikiem konwencjonalnym zanotowały duży wzrost. Duże wzrosty albo bardzo duże wzrosty są na rynku samochodów z napędem alternatywnym. Ten wzrost sięga prawie 80%. Liczba nowo zarejestrowanych samochodów z napędem alternatywnym w roku 2016 wyniosła około 10 tysięcy sztuk. Jest to kontynuacja trendu, który spotykamy w Europie Zachodniej również, jak również wpisuje się w program rządowy wzrostu rozwoju elektromobilności w Polsce. Tutaj można tylko powiedzieć, że wciąż istotnym ograniczeniem jest infrastruktura w postaci braku dostatecznej liczby miejsc do ładowania samochodów z napędem elektrycznym. Czynnikiem sprzyjającym również na przyszłość zakupom nowych samochodów będą na pewno, albo mogą być co najmniej, zmiany w zakresie podatku akcyzowego. Te, które są przygotowywane, są efektem prac Senatu, odchodzą od opodatkowania samochodów nowo nabywanych lub importowanych od wartości tego samochodu lub ich wartości celnej i związują wartość podatku akcyzowego z pojemnością silnika i normą poziomu emisji spalin euro. Tym samym może to powodować, że właśnie nowe samochody będą chętniej kupowane przez Polaków.